Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam was na przegląd kremów pod oczy. Wśród nich jest również taki, który można nakładać na górną powiekę, ale będą to kremy bardziej treściwe, gęstsze, bardziej odżywcze, nawilżające. Takie, które moim zdaniem super sprawdzą się w wieczornej pielęgnacji, są też kompresem do stosowania właśnie tutaj na skórę wokół oczu. Różne półki cenowe, różna pielęgnacja, zarówno kosmetyki naturalne, jak i kosmetyki tradycyjne, więc żeby nie przedłużać, od razu zabieramy się za przegląd. Opowiadałam wam już o kremach pod oczy, które mają lekkie formuły, lekkie konsystencje i fantastycznie sprawdzają się w porannej pielęgnacji, ale również przy połączeniu ich z serum do stosowania w okolice oczu. Dzisiaj opowiem wam o kosmetykach, które mają, no właśnie, zupełnie inne formuły i według mnie są to preparaty, które fantastycznie będą sprawdzały się w wieczornej pielęgnacji. Zarówno pod względem regeneracji skóry, odbudowy bariery hydrolipidowej, silniejszego nawilżenia, ukojenia. Niektóre z nich stanowią też taki, można powiedzieć, plaster dla naszej skóry. Ale są wśród nich również takie kremy, które bardzo dobrze sprawdzają się w porannej pielęgnacji. To, że krem ma gęstszą konsystencję, że jest bardziej tłustszy czy taki treściwy, wcale nie oznacza, że nie możecie go stosować w porannej pielęgnacji, ale zawsze musicie brać pod uwagę to, że tego typu krem nie zawsze będzie dobrze łączył się na przykład z korektorem. Może też dłużej się wchłaniać, przez co też musicie odczekać jakiś czas, żeby wykonać makijaż. Ja dlatego właśnie lubię tego typu kremy w wieczornej pielęgnacji, kiedy mam dużo więcej czasu, nie muszę się śpieszyć, no oczywiście nie muszę wykonywać makijażu. Dla mnie to jest świetne rozwiązanie i ja zawsze staram się, żeby w tej mojej pielęgnacji był krem lżejszy pod oczy na dzień i krem treściwszy na wieczór. Pierwsza propozycja jest to krem maska od marki Bandy. Jest to krem, który gdzieś zawsze w mojej pielęgnacji się pojawia. W momencie, kiedy widzę, że na przykład skóra pod oczami jest bardzo mocno przesuszona, że jest wrażliwa, że potrafią pojawiać się zaczerwienienia. Dla mnie ten produkt jest takim właśnie opatrunkiem. Można go stosować zarówno jako krem, ale można go stosować również jako maska w okolicy oczu. To jest krem, który będzie miał fajną taką przyjemną konsystencję, stopniowo się wchłaniał, ale jego bazę stanowi duża ilość emolientów, humektantów, substancji, które będą działały ochronnie na naszą skórę, które będą ją silnie i intensywnie nawilżały, regenerowały, wzmacniały, odbudowywały. Pamiętajcie również o tym, że w momencie, kiedy skóra w okolicy oczu jest intensywnie nawilżona, kiedy jest naprawdę taka, no, widać, czuć, że jest nawilżona, to wtedy też zmarszczki wokół oczu będą pojawiały się rzadziej. No bo niestety, nie ukrywajmy, że nie da się ukryć, że skóra wokół oczu jest zdecydowanie cieńsza, jest też bardziej narażona na przesuszenie, też tutaj ten ruch w okolice oczu i to wszystko sprawia, że zmarszczki na naszej twarzy pojawiają się właśnie w tej okolicy zdecydowanie najszybciej. Więc warto ją wzmacniać, warto ją silnie nawilżać i regenerować. Co w składzie posiada ten krem? No i uwaga, mamy tutaj, tak jak wspomniałam, dużą ilość emolientów i humektantów, ale mamy również olej kokosowy, mamy ektoinę, mamy kwas hialuronowy, witaminę E, masło shea, palmitynian retinylu, mamy olej buriti, olej słonecznikowy, dwie formy witaminy C i hydroksyektoinę. W związku z tym, że mamy właśnie dwie formy witaminy C, oprócz tego, że ten preparat będzie fajnie nawilżał naszą skórę, będzie ją też rozjaśniał i będzie będzie miał działanie antyoksydacyjne, czyli wymiatanie tych wolnych rodników. No ale ektoina, która też będzie właśnie wzmacniała tę naszą barierę hydrolipidową. Naprawdę bardzo fajny krem. Krem maska i dostaniecie go również w dobrej cenie. Pragnę tutaj zauważyć, że ten krem ma zwiększoną pojemność. Zazwyczaj kremy pod oczy mają taką pojemność standardową 14 gramów 15 ml, a tutaj mamy aż 30 ml w naprawdę bardzo dobrej cenie.
Drugi kosmetyk, który Wam chciałam również tutaj przedstawić, to jest marka produkująca kosmetyki naturalne i myślę, że za jakiś czas będzie również o niej film na moim kanale i jest to marka Veoli Botanica. Krem, który ma swoich zwolenników, ale również przeciwników. No właśnie ze względu na to, że jest to taki bardzo treściwy, tłusty balsam i nie każdemu będzie on odpowiadał. Według mnie ten preparat jest świetny właśnie w wieczornej pielęgnacji. Niekoniecznie w porannej pielęgnacji ze względu na swoją formułę i to, że nie zawsze będzie dobrze na nim pracował korektor. Natomiast w wieczornej pielęgnacji sprawdza się świetnie i moja rada dla Was to nakładanie go w niewielkiej ilości i wklepywanie w okolicy tutaj oczu. Tak bardzo delikatnie. Wtedy on też fajnie będzie się rozprowadzał, ale dodatkowo moja druga rada, jeśli chodzi o ten krem, to zanim go nałożycie właśnie tutaj w okolice oczu, warto go dobrze rozetrzeć w tutaj opuszkami palców i go troszeczkę rozgrzać. Wtedy on też fajniej będzie pracował na skórze. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to naturalna pielęgnacja, więc mamy tutaj bardzo dużo substancji pochodzenia roślinnego, naturalnego i w tym właśnie balsamie znajdziemy między innymi olej słonecznikowy, olej sojowy, olej z pestek malin, olej roślinny, wyciąg z korzenia marchwi, wyciąg z pszenicy, wosk karnauba, olej z marchwi, witaminę E, beta-karoten i witaminę C. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj takie substancje właśnie jak wyciągi, olej z marchwi, beta-karoten czy witaminę C, które również będą działały bardzo fajnie antyoksydacyjnie, będą wymiatały te wolne rodniki, ale też będą ładnie rozświetlały tę okolicę. I rzeczywiście powiem Wam, że po jakimś czasie stosowania tego kremu ta okolica wokół oczu jest naprawdę bardzo ładnie rozświetlona. Fajny krem, fajny balsam, moim zdaniem godny polecenie, ale trzeba wiedzieć jak go stosować, trzeba wiedzieć jak go rozcierać, aplikować na skórę, żeby też ta pielęgnacja sprawiała nam przyjemność. Trzeci kosmetyk, który Wam dzisiaj polecę, to jest jedna z moich ulubionych marek naturalnych, marka Fridge. O niej też będzie już z niedługo jakiś nowy filmik na moim kanale, bo zauważyłam, że kiedy wrzucam gdzieś posty na moim blogu, to pojawiają się komentarze, że nie znacie tej marki, nie do końca ją znacie, nie wiecie o jej istnieniu, a jest to niesamowicie ciekawa marka, która jak sama nazwa wskazuje, produkuje kosmetyki do trzymania w lodówce. Są to kosmetyki, które mają niski termin przydatności, ale fantastyczne, słuchajcie, składy. Jednym z moich ulubionych kosmetyków marki Fridge jest ich kultowy krem pod oczy, krem kawowy. Jeszcze kiedyś ten krem był w takim małym czarnym słoiczku, a dziś, z tego co zauważyłam, jest już w wersji z pompką, czyli mamy bardziej higieniczne rozwiązanie. Co prawda, nie wiem do końca, czy nie zmieniła się jego formuła, bo w związku z tym, że kiedyś ten krem, jeszcze jakiś czas temu, ten krem był w słoiczku, miał on naprawdę fajną, taką treściwą, gęstą konsystencję. Przez to, że marka umieściła go teraz w buteleczce z pompką, być może ta konsystencja jest lżejsza, ale powiem Wam, że musiałabym to sprawdzić. Natomiast uważam, że jest to fantastyczny krem, który nadaje się zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji, między innymi ze względu na to, że zawiera tam dużo wyciągów, ekstraktów z kawy. Kawa jest taką substancją, kofeina jest taką substancją, która będzie bardzo ładnie drenowała naszą skórę, ale też wpływała na worki i opuchnięcia. Często też piszecie mi, że macie z tym problem. I tutaj marka Fridge wychodzi właśnie naprzeciwko nam, daje nam taką możliwość, żeby podziałać kofeiną, kawą właśnie w tej okolicy. Plus do tego zdradzę Wam, że ten krem przepięknie pachnie kawą. No oczywiście trzeba go trzymać w lodówce, ale przez to, że po wyciągnięciu z lodówki jest taki zimny, chłodny, to też działamy tak zwaną krioterapią, czyli działaniem chłodu, co powoduje, że zwężają się naczynia krwionośne, ale też zmniejszają się właśnie opuchnięcia. Co znajdziemy w składzie tego kremu? I tutaj, moi drodzy, mamy oczywiście glicerynę, mamy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, ekstrakt z kawy, kofeinę, ekstrakt z grejpfruta, olej kawowy, wyciąg z zielonej herbaty czy ekstrakt z bluszczu.
Zwróćcie również uwagę na to, że jak wejdziecie sobie na stronę marki Fridge i zainteresuje Was jakiś kosmetyk, klikniecie sobie w składniki, to oprócz tego, że mamy podany pełny skład IMSI, tak jak się go podaje, to jeszcze dodatkowo marka też daje Wam taką możliwość, że dokładnie opisuje substancje, które tam w tym składzie IMSI są zawarte. Więc jest to świetne rozwiązanie dla osób, które niekoniecznie dobrze orientują się w tych składach kosmetyków. Warto właśnie zwrócić na to uwagę i tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj też mamy buteleczkę o pojemności 14 gramów, o ile dobrze pamiętam. Także mamy taką, powiedziałabym, standardową pojemność, jeśli chodzi o ten produkt. Co prawda nie należy on do najtańszych, ale uwierzcie mi, nie bez przyczyny ten kosmetyk jest jednym z bestsellerów marki, między innymi właśnie dlatego, że fantastycznie działa. Lecimy z czwartym kosmetykiem i będzie to marka Kiehl's. Tutaj powiedziałabym, że jest to marka z tych bardziej takich selektywnych, ale mimo wszystko naturalnych. Ja ten krem opisywałam, analizowałam dokładnie na moim blogu jego skład, więc w opisie do dzisiejszego filmu oczywiście zostawię Wam link do tej analizy. I to jest krem, który swego czasu był bardzo popularny zarówno na polskim, jak i zagranicznym YouTubie. Dużo dziewcząt go chwaliło i wcale się nie dziwię, dlatego że jest to krem, który będzie bardzo fajnie działał ochronnie, silnie nawilżająco. Krem, który ma w składzie bardzo dużo emolientów i humektantów, które będą też działały odrobinę okluzyjnie, czyli będą tworzyły tę warstwę na naszej skórze zapobiegającą nadmiernej utracie wody z naszego naskórka. Humektanty będą je oczywiście łapały, będą łapały tą uciekającą wodę i sprawiały, że ona będzie zostawała w tym naszym naskórku. Także jest to naprawdę bardzo fajny krem. Co prawda uważam, że jest on dosyć drogi jak na to, co znajduje się w składzie. Zaraz Wam pokażę. Natomiast jest to naprawdę fajny krem, taki nawilżający, krem opatrunkowy, krem ochronny, który bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skór suchych, przesuszonych, odwodnionych, dla młodych kobiet. Tutaj nie będzie jakiegoś działania przeciwzmarszczkowego czy działania na opuchnięcia, ale będzie to właśnie taki opatrunek. No dobrze, co znajdziemy tak pokrótce w składzie tego kremu? Mamy tutaj m.in. masło shea, właśnie te emolienty, olej z awokado, olej rycenowy, ozokerit, witaminę E, olej słonecznikowy, beta-karoten, beta-hydroksykwas czy humektanty. Także widzicie, nie ma tutaj jakoś bardzo rozbudowanego składu pod względem substancji aktywnych, natomiast tak jak powiedziałam, jest dużo humektantów, jest dużo emolientów i to jest naprawdę bardzo ciekawy krem. I na zakończenie dzisiejszego filmu coś, co zdecydowanie jest najtańsze, ale posiada fantastyczny skład, jest to również nasza polska marka i te kosmetyki dostaniecie, o ile się nie mylę, w Rossmanie, są również dostępne w sprzedaży internetowej i jest to krem, o którym już Wam opowiadałam, a między innymi, a tak naprawdę, Amnaturique. Tak, jest to marka, która pojawiła się jakiś czas temu w sprzedaży. Ja też zrobiłam na jej temat oddzielny film na moim kanale. Jest to krem z tej serii z kwasem hialuronowym. Mamy tam dwie serie z kolagenem i z kwasem hialuronowym. Ja przetestowałam właśnie ten z kwasem hialuronowym i uważam, że jest naprawdę świetna. Mamy znowu dużo emolientów, fajne substancje aktywne, mamy humektanty, mamy preparat, który ma fajną konsystencję, stopniowo się wchłania, jest ona dosyć treściwa, też bardzo ładnie rozprowadza się w okolice oczu. I tutaj też zwrócę uwagę na to, że ten krem, jeżeli będziecie stosować w porannej pielęgnacji, również bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż, czyli fajnie na nim pracuje korektor, mimo tego, że jest on dosyć treściwy, że jest on dosyć, powiedziałabym, gęsty. No dobrze, co mamy w składzie? W składzie tego kremu znajdziemy glicerynę, estry masła shea, mamy emolienty, mamy olej makadamia, olej z kamelii japońskiej, olej z pasiflory, wyciąg z albicji, masło shea, olej ze słodkich migdałów, ekstrakt z kokosa, ekstrakt z gumy tary, kwas hialuronowy, witaminę E, olej słonecznikowy, ekstrakt z rozmarynu czy ekstrakt z boskiej trawy. Także widzicie, skład jest dosyć treściwy.
Jest całkiem fajny, jest bogaty, mimo tego, że krem nie należy do najdroższych, raczej bym powiedziała, że on jest najtańszy z tych wszystkich, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Co prawda mamy tutaj standardową pojemność i krem zamknięty jest w słoiczku, ale mimo tego uważam, że jest naprawdę dobry, jest naprawdę godny zaufania i jeśli lubicie tego typu kremy, to warto się nim zainteresować. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam również propozycje innych kremów, których nie umieściłam tutaj w top 5, o których Wam dzisiaj nie opowiadałam, ale te kremy, zostawię Wam linki do nich, bo te kremy również są bardzo ciekawe, ze względu na swoje konsystencje, właśnie takie treściwe, dobrze nawilżające, ochronne, wzmacniające barierę ochronną naszej skóry. No i oczywiście będę stopniowo też uzupełniać całą tę listę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, dajcie znać, czy znacie któryś z tych kremów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, czy już może stosujecie, albo może macie na nie ochotę, co o nich myślicie. Ewentualnie napiszcie też, czy wśród tych wszystkich propozycji znalazły się jakieś inne, które Waszym zdaniem również są godne polecenia, ale będą właśnie takie treściwsze, bogatsze, bardziej odżywcze. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!